dzisiaj sobie strzelam na 25 metrów znowu z tej miejscówki. Wziąłem sobie tak dla jaj postawiłem, bo to znalazłem, leżała. Kurczę. Leżały je drzwi z oknem. Po prostu mam to 25 metrów, zaraz tutaj tarczę postawię, znaczy mam będziemy patrzeć jak to idzie. W ogóle nic nie sprawdzałem. Jak wziąłem z torby, tak sobie będę strzelał. No tutaj strzeliłem do tej szyby z Reximexa 4,5, Reximex 4,5 przebite. O. Szyba dziura, pum. To jest Reximex Diestar 4,5. Tutaj postawiłem figurki. A tutaj będę teraz stawiał wideo. Chcemy nagrywać. To tam wujek strzela. Zobaczcie dobrze. Co to się nie robi za YouTube? Tu strzelałem pierwsze, tu to mnie poniosło tu wszystko. Potem jak sobie wziąłem tutaj cel, ustawiłem krzyżyk tu, to mnie zniosło tu. No, aby tylko ręka nie drżała, to będzie wszystko. Chodź, co ja pokazuję. Na początku jak strzelałem, to celowałem w środek, wszystko mi tu nosiło. Potem jak sobie przyniosłem krzyż tu, to mi tutaj zaczęło nosić. Czyli warto by było gdzieś o tu celować, wtedy by to albo krzyże przestawić na lunecie. No ale tak to wygląda. Wezmę teraz inny śród, załaduję i inną tarczę sobie. Teraz ta sama odległość, śród JSB Extra Diablo czy coś takiego, 4,52. Taka sama odległość tutaj w tym samym miejscu. Będę teraz tutaj będę celował, tak żeby to było wszystko w środek. Tak będę tak strzelał. Taki plan jest. Ale jak wyjdzie, to wiadomo. Wyjdzie jak zwykle w praniu. Ojojoj, ładnie to już tam się stawiam. Nic nie widać. O, nie widać. To się nie robi dla YouTube'a, nie? No teraz wspaniale, aby się tylko nie wywróciła.
Oj, Władziu, zobacz co się narobiło. WATSB ten. Tutaj jest napisane 4,52. Patrz. Myślałem, że ten. Potem przestałem strzelać już do tego, bo nie wiedziałem, czy cały czas to samo. Szkoda mi było tutaj śruta, więc się przeniosłem tam. I od razu, pach, pach. Dwa pierwsze. Na końcu, na trzeciego mi już brakło śruta. Ojajaj. O. Dwie figurki na 40 metrach, żebym położył. Strzelałem tutaj w głowę tak. Znaczy dokładnie wziąłem taką poprawkę, że zrobiłem o tako gdzieś, nie? Ten śrut mi tak leciał. Było widać, nie? O, to trzeba widocznie, trzeba troszkę potrenować. To nie taki amator jak ja. No, wczoraj kupił wiatrówkę i dzisiaj będzie jechał na zawody. Nie, nie, nie. Nie tędy droga. Teraz wezmę jeszcze śrut JSB. Wczoraj kupiłem sobie prosto z pudełka. 4,53. I wezmę może, nie wiem czy krzyżek kręcić, nie chce mi się trochę. Na razie jeszcze nie mam te butli napompowanej na maksa. Jak na maksa napompuję butle na nowo, tą 6 litrów, to wtedy zacznę coś kombinować z krzyżami, bo teraz to nie, może ktoś przyjedzie, trzeba będzie puknąć do puszki, pochwalić, rozumiesz? Trzeba ludziom pokazywać ten sport wspaniały. Kurczę, zapomniałem przynieść tej. No cóż mogę powiedzieć? No nie jest, no, trzeba strzelać. Tym więcej się ołowy wypluje, tym lepiej będzie się umiało. Tak mi się chyba wydaje. Pewnie wiem, ja tam na tym forum rzucił ten filmik, ten swój, to żebym tam kiedyś zrobił. O, to widzę, że odezwało się kilku znawców, wiadomo. Każdy kiedyś zaczynał. Wyłaś, Władziu. Kiedyś każdy zaczynał. Na początku pewnie wszyscy na strzelali do zapławek za paczkę gumów albo za Brysliego. No, a dzisiaj... Ja akurat jestem z Włodawy, to co my tutaj mieliśmy? Strzelnicę, to przyjechała zamiast gierek. Kiedyś był lok, ale to tam w tym loku to jeszcze za mały byłem, żeby tam chodzić. Dobra. To tak to się na razie sprawy miały, proszę ja ciebie. O. Cyk, cyk, tu mam tę nówkę, co żebym kupił. Też go sobie rozpakuję. Jeszcze mam trzecią tarczę. Tak, tylko wziąłem. O kurczę. Lepiej widać na... O, tak. Dobra. Teraz wspaniale by było widać. Ziomki by jakieś grosiki zaraz tam kładły i mówiło, patrz jakie skupienie wspaniałe, tutaj masz. To był prosto z tego wyciągnięty, z pokrowca rozłożyłem się do strzelania, pierwsze strzały. No i zobaczyłem, że mi tutaj znosi, zacząłem przesuwać, no ale trzeba było gdzieś tutaj celować, więc zacząłem tutaj celować przy tym drugim strzelaniu, no i zobacz, jakie efekty. No, teraz wezmę inny śrut. Tak. Teraz sobie podłożę jakąś podkładkę, żeby to ładnie wyglądało. No dobra, to tyle YouTube'owcy. Nowa tarcza. Może będzie dobrze. No ja zooma to nie zrobię, bo to jest taka kamera za 5 dych, ale spoko. Do jazdy dobre.
to się mi podoba. No, kto tak potrafi? No, kto tak potrafi? Teraz otwieram challenge. Kto wystrzela tarczę tak dookoła, żeby nie trafić w środek? Zapraszam do zabawy. Żeby nie było, że ja tutaj to specjalnie robiłem. No to było, miałem dychszkę trafić, ale wyszło jak zwykle. No, ale kto zrobi tak? Patrz, jak nawalił. Ale komedia. Niezłe skupienie. Dobra, Maciu. Teraz do świnków postrzelamy tam. O, no. No, kto? Otwieram challenge. Kto strzela tarczę tak, żeby w dychę nie trafić? O. To są te nowe, prosto z paczki wyjęte. No. Nie wiem, może już się trochę gaz skończył w butli. Znaczy w tym karabinku, ile tu mamy teraz? O, zaraz będzie 50, to zaraz koniec będzie. Jeszcze ze świnków troszkę postrzelam i do domu. Dobra, do świnków i dobra, to tyle na razie. A, jeszcze sobie takie coś kupiłem u Chińczyka. O. Oko pirata. Cyk. Można sobie założyć na ten i nie trzeba mrużyć oka. Oko. Tyle. Chciałem dograć ciekawy przypadek, bo teraz mi się to wydarzyło. Myślę, co jest grane. A tutaj o, śrubka. Śrubka tutaj ta się odkręciła. I tutaj nie chciała. Tutaj o, tam jest takie. Może z tej strony będzie widać. O, tu mi porysowała. Teraz elegancko się zamyka, ale o, się odkręciła. No to taka ciekawostka dropsa. Wiem, że są takie kleje. Znaczy jest taki, no, klej, który się z śruby zsmaruje. To używają w precyzyjnym sprzęcie. Może tym warto by było tu posmarować. Muszę się za tym rozejrzeć. No, to taka ciekawostka. Zostało mi prawie 50. Strzelę sobie jeszcze prosiaki. Dziwnym trafem za pierwszym razem dwa strzeliłem. Ale to, jak to mówię, nowicjusza, amatora, szczęście.